Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Michał Mościcki, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym spotkaniu, które wczoraj odbyło się późnym popołudniem w ratuszu. Spotkanie wywołane przez prezydenta. Chodziło o to, aby porozmawiać jeszcze na temat budżetu obywatelskiego, ewentualnych zmianach, które mogłyby być do niego wprowadzone. No i jak wrażenie ze spotkania? My zaprezentowaliśmy na spotkaniu te same postulaty, które tak naprawdę powtarzamy już od lutego, od naszego pierwszego stanowiska w tej sprawie. Wrażenia są takie bardzo mocno mieszane. Rzeczywiście staraliśmy się zaprezentować wszystkie nasze pomysły w jak najlepszej wersji i zaproponować takie rozwiązania, które usprawnią nasz budżet na kolejne lata. Ale często spotykaliśmy się z brakiem konkretnych odpowiedzi na to, co mówiliśmy. Ale z czego to wynika, jak pan myśli? Bo ja nie sądzę, że chodzi o jakąś niechęć do pewnego rodzaju postulatów. Kwestie proceduralne, kwestie wdrożenia pewnych rozwiązań. To jest problem i nie wszyscy wiedzieli, jak się z tym mierzyć? Wydaje mi się, że kwestią był czas, że mimo wszystko niedługo nam mija czas zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego, że no, my właściwie dni, jesteśmy tak, w środku sprawę, budżetu. Tam. I to zaszło takie nieporozumienie z kwestii tego, co mówiliśmy, to znaczy, że dialog nie do końca przebiegał w sposób taki zorganizowany, nie do końca każdy rozumiał, co mówiła druga strona. Problemem było też to, że nie pojawiło się dużo osób. Tak naprawdę zarówno ze strony miasta, jak i ze strony społeczników ta frekwencja nie była najwyższa. Myślę, że po takim spotkaniu, które jednak dotyczy budżetu obywatelskiego, w którym głosuje po 80 tysięcy osób, po 100 tysięcy osób, warto by było jednak... A może trochę wynika to z tego, że ludzie chętnie głosują, jak już mają niemalże na tacy podane konkretne projekty i wtedy próbują się aktywizować wokół jakiejś konkretnej kwestii, natomiast samym im ciężko jest wejść z inicjatywą, z różnych względów, nie mają czasu, średnio ich to interesuje, nie wierzą w taką możliwość, że ostatecznie uda się im zebrać odpowiednią ilość głosów, bo no, to też należy stwierdzić, że samo wskazanie wniosku w budżecie obywatelskim, czy zaproponowanie czegoś, z góry nie przesądzę o tym, że zostanie on zrealizowany. Czasami trzeba wykonać naprawdę potężną pracę, później już w trakcie głosowania, tak aby namówić odpowiednią grupę ludzi i przekonać do swojego pomysłu. Znaczy też wydaje mi się, że gdyby odjąć te osoby, które są po prostu zbierane z ulicy aktualnie do głosowania, to ilość osób zaangażowanych w budżet by nam gwałtownie zmalała. Ale to rzeczywiście jest tak, że no jak tak naprawdę przy każdym głosowaniu gdzieś w naszych głowach kłębi się ta myśl, że co zmieni mój głos, czy to naprawdę coś da, przecież nie wpłyniemy na ostateczny wynik. Ja wczoraj zastanawiałem się nad jedną kwestią, już właściwie od samego rana, kiedy miałem okazję tutaj z jednym z radnych porozmawiać. Wtedy jeszcze nie było pewnym, czy uda wam się przeforsować jeden z postulatów, który proponowaliście, czyli ten dotyczący tego, aby młodsi ludzie niż pełnoletni mogli brać udział w głosowaniu przy okazji konkretnych propozycji w budżecie obywatelskim. Rano jeszcze myślałem, że to będzie wiek od 16, jak się okazało, to jest 13+, chyba na tym stanęło, tak? Tak, rzeczywiście. Stanęliśmy na tym, że młodzi ludzie od 13 lat będą mogli głosować w budżecie obywatelskim. My od początku walczyliśmy o to, żeby to był wiek od 16 lat, ale na spotkaniu głównie ze względu na prawo, gdzie tam jest zapis, że właśnie od 13 lat nabywa się to już pierwsze prawa, postanowiono również ze strony społecznej, jak i miejskiej stanąć na to 13 lat. No właściwie 13-16 można było powiedzieć, że nie robi to większej różnicy, bo i tak trzeba będzie spełnić jakieś tam jeszcze dodatkowe odpowiednie obostrzenia przy okazji takiego głosowania. No i teraz zasadnicze pytanie, czy skoro wprowadza się taką klauzulę wiekową, to rzeczywiście może być tak, że ten budżet obywatelski trochę nam się przesunie się gdzieś szala w jakichś głosowaniach. Ja bym nie wierzył w to, że oto nagle, nie wiem ilu jest młodych ludzi w Zielonej Górze w wieku od 13 do 16. Młodzież gimnazjalna i licealna stanowi w mieście 9500 osób na ten moment. Mhm. Więc no to są akurat osoby, które będą głosować, bo 13 lat to ten wiek gimnazjalny. No tak, tylko czy rzeczywiście stanie się tak, że te 9 tysięcy, czy blisko 10 powiedzmy w zaokrągleniu, rzeczywiście będzie głosowało? Tu też może być bardzo różne. Znaczy ja się spotykamy właśnie ze zdaniami, że ludzie chcieli głosować. Ludzie zawsze ten budżet obywatelski obserwowali i brakowało im tego, że nie mogli ani sami zgłaszać różnych propozycji do budżetu, bo to też można robić dopiero po skończeniu 18 lat, ani nie mogli głosować, bo mimo wszystko część projektów w budżecie dotyczyła młodzieży. Oni nie mieli szansy zagłosować na coś, co bezpośrednio pomoże im po prostu żyć w tym mieście i urozmaici to życie. A jakie mieliście jeszcze pomysły na to, żeby nieco inaczej
wymodelowany był ten ostateczny kształt budżetu, przynajmniej na ten rok, bo wiadomo jest, że on ewoluuje tak na dobrą sprawę od początku, kiedy został wprowadzony. Co roku mamy jakieś tam modyfikacje delikatne. Tak, to o czym mówiliśmy, to żeby zlikwidować karty zbiorcze, które uważamy za pomysł dość niebezpieczny ze względu na to, że są wykorzystywane nie do końca w sposób fair. To znaczy, że są głosy zbierane jednocześnie na kilka projektów, ludzie nawet nie wiedzą często na co głosują. I to się cieszyliśmy, bo już pan prezydent na samym początku spotkania zaznaczył, że rzeczywiście takie karty mają odejść od użytku w budżecie. Z tego jesteśmy zadowoleni. Chcieliśmy też przeprowadzić zmianę podziału zadań w budżecie. Miałoby być 8 kategorii, ponieważ chcemy też przeprowadzić rejonizację. No i rejonizacja nie przeszła. Nie przeszła, niestety. Miały zostać zarówno zadania ogólnomiejskie, jak i te rejonowe, ale niestety ten pomysł został odrzucony. A jakie były argumenty co do tego, żeby ten pomysł nie został wprowadzony? Argumentem było głównie to, że załóżmy, kiedy w jednym okręgu do głosowania na jakiś projekt zagłosowałoby 10 tysięcy osób, a mógłby on mimo wszystko nie przejść, ponieważ załóżmy, że byłby to okręg o wiele bardziej zaludniony od innych, a w innym okręgu wystarczyłoby 500 głosów, żeby jakiś projekt wygrał, to właśnie dostaliśmy odpowiedź ze strony miasta. To chodziło o skalę procentową, jak rozumiem, tak? Tak, dokładnie, że to po prostu mogłoby zaburzyć tak jakby nastroje w mieście pod względem tego, że po prostu jakaś duża grupa się zbierze, chce coś przeforsować w budżecie. No, takie grupy się zbierały, to już było wyraźnie pokazane przy okazji poprzednich edycji budżetu obywatelskiego, że rzeczywiście czasami dana grupa mogła być naprawdę bardzo liczna i potem no, ona rzeczywiście jakby deklasowała wszystkich innych przy okazji budżetu. Zależało nam też na poruszeniu takich tematów jak poprawienie siatki informacyjnej na temat budżetu. Rok temu można było zauważyć, że dużo osób nie wiedziało, ile głosów może oddać. Nawet ludzie, którzy zbierali podpisy, często przekazywali złą informację na temat tego, w jaki sposób się głosuje. Dlatego my chcieliśmy po pierwsze właśnie usunąć karty zbiorcze, a po drugie przenieść głosowanie z kart na stanowiska miejskie, czyli po prostu zorganizować kilka punktów i również głosowanie internetowe, tylko że w głosowaniu internetowym zależałoby nam, żeby odbywało się to na serwerach miasta, nie tak jak to teraz jest na dokumencie Google, bo ustawa o ochronie danych osobowych nie pozwala na wysyłanie danych poza dlatego, kraj. Że to wiązałoby się ze stworzeniem odpowiedniego systemu, tak. A jak znam życie, to tego rodzaju systemy, kiedy ktoś tworzy dla instytucji publicznych, widzę miasto, urząd jakikolwiek, kosztują całkiem sporo. Znaczy tutaj też była taka kwestia, że nawet proponowaliśmy w kwestii liczenia głosów, czy nie warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby zaangażować to firmę zewnętrzną, która jednocześnie umożliwiałaby głosowanie, liczenie głosów jak za pomocą systemu, jak to się na przykład dzieje w Słupsku. I myślimy, no to jest świetne rozwiązanie, tak. I zdecydowanie szczególnie wygodne. Tak. Teraz tak naprawdę co roku termin podania już tej ilości głosów na dane projekty zawsze jest przedłużany ze względu na to, że tak naprawdę liczą to 3 osoby w urzędzie, a gdzie głosuje 80 tysięcy osób, jest trochę do zrobienia. Powiem szczerze, że ja pierwszy raz słyszę o tych pomysłach, o których mówiliście teraz i zastanawiam się, komu wcześniej artykułowaliście te pomysły, bo one być może gdzieś tam w tym całym szumie informacyjnym dotyczącym budżetu obywatelskiego, kiedy mówiliście to gdzieś głośno na forum publicznym, ginęły, ale no ja pierwszy słyszę, żeby ktoś tak mocno i konkretnie mówił, wprowadźmy system. Wprowadźmy rozwiązanie takie, a nie inne, usprawniające de facto potem działanie ostateczne tego budżetu. Tak jak mówiłem, w lutym pierwszy raz poruszyliśmy ten temat za pomocą stanowiska, to było dokładnie 19 lutego, w którym wypisaliśmy, negatywnie oceniliśmy tegoroczny budżet i wypisaliśmy, co jest w nim źle robione i w jaki sposób można to zmienić. Jedną z propozycji tych głównych to było, żeby stworzyć od razu ciało doradcze, które by wypracowało nowe praktyki w kwestii budżetu. To stanowisko gdzieś tam pojawiało się w mediach, zaginęło gdzieś w mieście, tak nie do końca każdy się na nim skupił. Następnie znowu ruszyliśmy do miasta w sierpniu. Wtedy nasz przewodniczący Paweł Skibiński przygotował wersję regulaminu z naniesionymi poprawkami, które my uważaliśmy, że powinny się znaleźć w regulaminie. I tak naprawdę dopiero wczoraj dostaliśmy odniesienie do tego, co robiliśmy do tego czasu. Prezydent wczoraj powiedział, że on cieszy się, że są różne racje, natomiast mówi, że kiedy on musi podejmować ostateczną decyzję, bo de facto on odpowiada za ten budżet obywatelski, jak coś idzie nie tak, to będzie jak zwykle na prezydenta, natomiast jak będzie pięknie i idealnie, to zawsze będzie ten sukces miał wielu ojców, to jest chyba standardowa procedura, ale on powiedział coś innego, co mnie zastanowiło, bo mówi, podejmując decyzję, ja muszę uszanować wszystkie racje, nawet jeśli podoba mi się osobiście dane rozwiązanie tej grupy czy innej grupy
osób, to może być tak, że to się spotyka gdzieś z jakąś kontrą ze strony kolejnego środowiska i trudno jest wyważyć wszystkie racje tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Rzeczywiście tak jest? Czy pewne rzeczy są po prostu bezsporne? Znaczy, część rzeczy na pewno powinna być, wydaje mi się, taka oczywista dla ogółu społeczeństwa, no ale to też jest rola prezydenta, żeby podejmować decyzje i tak właśnie, jak pan prezydent powiedział, stanąć tak bardziej z boku, trochę się wycofać i umieć obiektywnie spojrzeć na te wszystkie racje, które są podawane na takich spotkaniach. I wydaje mi się, że właśnie te słowa prezydenta, które wtedy powiedział, są jak najbardziej słuszne, żeby spróbować wyważyć wszystko, co jest mówione, bo tak naprawdę nigdy nie znajdzie się idealnego kompromisu, nigdy się nie zadowoli wszystkich i zawsze, niezależnie od tego, jaką decyzję by się podjęło, znajdzie się kilka osób, które będą ją krytykować. Wy pewnie rozmawialiście między sobą po tym spotkaniu już. Czasami te rozmowy, nazwijmy to kuluarowe, są dużo ciekawsze, bo można sobie wymienić zdania w danym temacie i to jest tak, że jeśli widzicie, że nie udaje się czegoś wprowadzić, to może ostatecznie prowokować to was do tego, żeby odpuścić sobie jakiś temat za czas jakiś? Czy to jest tak, że po prostu wiecie, że w tym momencie wprowadziliście kilka punktów, być może w przyszłym roku wprowadzicie kolejnych kilka punktów i nie wiem, za 3 lata ten budżet będzie już w 100% modelowy. Można do tego tak podchodzić? Tak, my się nie zniechęcamy. Wiemy, że jesteśmy po to, żeby konsultować działania miasta i nawet jeżeli coś nie przyjdzie za pierwszym razem czy za drugim, stanowisko jest podjęte i będziemy się go trzymać w kolejnych latach i zawsze będziemy w każdej sferze miasta próbować gdzieś pokazać swoją opinię i ją wprowadzić. No i niektóre rzeczy, które udawało wam się wprowadzić już do wcześniejszego budżetu obywatelskiego, są namacalne i widzialne. Ja oglądałem sobie dzisiaj rano, co prawda na fotografiach, ale pewnie przejadę się tam po południu. Kolejny mural, który powstał na Ptasiej, to rzecz tak, widzialna. Tutaj... No i gdyby nie młodzi ludzie w mieście, to pewnie nigdy by to nie powstało, tak? A może w niedalekiej przyszłości by pojawił się jakiś taki pomysł. Rzeczywiście tutaj była świetna inicjatywa ze strony młodych lokalnych, którzy przygotowali ten projekt. Było też trochę zastrzeżeń do tego właśnie do inicjatywy murali, ale wydaje mi się, że to ożywiło trochę nasze miasto. Idąc przez takie ulice, gdzie można spojrzeć na większą ścianę i zobaczyć coś nowego, coś, co odświeża nasze miasto, jest po prostu przyjemniej. No te dwa, które już są na Ptasie i wyglądają naprawdę nieźle. Dobrze, że są zrobione na nowych elewacjach, tak? To też dodaje jakiegoś uroku. Będą powstawały kolejne, chociaż jak się okazuje, nawet kwestia takiego muralu, który ma gdzieś powstać, też może wywoływać spore kontrowersje. Te konsultacje w sprawie murali, które były prowadzone chociażby w BWA, przy pierwszym podejściu było bardzo trudno, tak? Co osoba właściwie, która tam była, to inne zdanie na temat tego, co się powinno pojawić i wydawałoby się, że rzecz błaha, a może być kontrowersyjna. I tak sobie myślę, że to jest pewnego rodzaju alegoria generalnie tego wszystkiego, co dzieje się przy okazji jakichś działań obywatelskich, czy nawet ostatecznie budżetu obywatelskiego, bo można się czasami spierać przy okazji bardzo prozaicznych rzeczy. Tak, to u nas w mieście myślę, że jest bardzo jasno widoczne, że każdy temat, zaczynając od tych najprostszych do tych najbardziej złożonych, jest poddawany różnym opiniom, różne grupy społeczne mają naprawdę bardzo zróżnicowane zdania. I potem, kiedy one się ścierają, dochodzi często do takiej gęstszej atmosfery, ale ważne jest, żeby nauczyć się ją rozwiązywać, żeby przeprowadzić ten dialog między miastem a społecznikami, żeby po prostu razem żyć w tym mieście i wypracowywać jak najlepsze pomysły. Próbowaliście podczas tych konsultacji w minionych miesiącach rozmawiać z radnymi różnych opcji. Ja słyszę głosy radnych. Właściwie każdy z naszych radnych ma pewnie jakieś zdanie co do tego, jak powinien wyglądać budżet obywatelski. Część z nich nawet próbowała organizować jakieś spotkania, tylko że czasami mam wrażenie, że to było trochę tak zrobione pod publikę. Zorganizowaliśmy spotkanie, ludzie przyszli, coś powiedzieli, a potem cisza, tak? Tu już nie chodzi o to, który to robił klub, bo jedni po prostu organizowali te spotkania, inni nic nie organizowali, ale krytyka przychodzi im łatwo. Radni powinni być stroną za każdym razem w tego rodzaju dyskusjach, czy raczej powinniście rozmawiać po prostu z magistratem? Znaczy, wydaje mi się, że w momencie, kiedy radni organizują już takie spotkanie z mieszkańcami ze strony społeczną, warto byłoby, żeby były efekty. Powinni być bardziej pośrednikami między właśnie mieszkańcami a tą stroną miasta, między urzędem i całą magistralą. I w taki sposób to powinno przebiegać, że mieszkańcy coś mówią, a radni powinni to przekazać dalej, żeby ten głos był słyszalny. W tym momencie dzieje się to trochę inaczej, w taki sposób, że na tych spotkaniach rzeczywiście są podawane propozycje i one na bieżąco są blokowane albo przerzucane. A może nadal tak jest, że młodych ludzi traktuje dorośli po prostu z pewną rezerwą. Może nie przyzwyczaili się jeszcze do tego, że młodzi ludzie w mieście, kiedy reaktywowała się teraz działająca wasza młodzieżowa Rada Miasta, kiedy pojawiają się stowarzyszenia, które coś robią, które są zauważalne, kiedy młodzi ludzie przychodzą na spotkanie
spotkanie z dorosłymi, wytrawnymi politykami, chociaż samorządowcami czy radnymi, oni często nie lubią, kiedy mówi się o nich polityce, i potrafią ci młodzi ludzie wypunktować ich i nawet storpedować pewnego rodzaju pomysły rzucane gdzieś w przestrzeń, pokazując ich błędy merytoryczne, funkcjonalne i tak dalej, to może ci dorośli po prostu wychodzą i mówią, a co nam tam w cudzysłowie łebki będą gadać? Znaczy, ogólnie w naszym społeczeństwie myślę, że panuje gdzieś już taka zasada. My spotykaliśmy z tym zarówno wtedy, kiedy próbowaliśmy powołać Młodzieżową Radę, tak jak i teraz, gdy działamy, zarówno ze strony gdzieś tutaj ludzi, z którymi próbujemy działać, ale też nawet kiedy są komentarze przy różnych wywiadach, to widać, że część ludzi niestety uważa młodzież za osoby niezdolne do działania społecznego. No ale pokazujecie, że można, tak? Organizujecie dużo różnych rzeczy, które często mają wymiar stricte młodzieżowy, powiedziałbym, bo przecież też nie chodzi o to, żeby Młodzieżowa Rada Miasta na siłę próbowała uszczęśliwić każde pokolenie w naszym mieście. Oczywiście im młodzi lokalni i Młodzieżowa Rada Miasta i osoby wokół niej skupione, no też robiliście jakieś rzeczy adresowane gdzieś do seniorów, tak? Czyli do osób w różnym wieku. Natomiast może niektórzy wychodzą z założenia prostego. Jeśli są młodzi, uczą się, czy zaczynają studiować, czy myślą o studiach, to niech się zajmują tylko tą działką dla młodych ludzi. Czyli tu zrobimy im jakiś tam skatepark, tu im damy jakiś kawałek boiska i powinni być zadowoleni. Tak, tylko właśnie trzeba też spojrzeć na to z takiej z drugiej strony, że w tym momencie my się uczymy, rzeczywiście mamy po 17-18 lat, ale za kilka lat to my będziemy przejmować te funkcje, które mają teraz dorośli i my będziemy żyć w społeczeństwie, które kształtują dorośli i powinniśmy mieć jakoś wpływ na nie, żeby kształtować je tak, jak my je widzimy. Cały czas się mówi o tym, że w naszym kraju powinna zmieniać się klasa polityczna. Ja czasami słyszę najważniejszych polityków w naszym kraju, którzy przy okazji różnych wystąpień mówią o tym, jak to oni dbają o młodych ludzi po to, aby ich wykształcić, po to, żeby to oni przecież za moment stanowili tą siłę napędową w polskiej polityce, w polskim parlamencie. A jeśli tak się przyjrzeć naszemu parlamentowi od kilku czy kilkunastu lat, to tak na dobrą sprawę wszyscy ci, którzy grają pierwsze skrzypce w polskiej polityce, to są dokładnie te same osoby. A jeśli ktoś zmienia się w ławach poselskich, to albo jest to jakieś przypadkowe ugrupowanie, które pojawia się i znika w kolejnej kadencji, albo są to posłowie, którzy stają się maszynką do głosowania, bo siedzą gdzieś w 15 rzędzie i tak na dobrą sprawę oni nic nie mogą poza tym, że podnoszą rękę od czasu do czasu. Wykonują polecenia, jak żołnierze. Tak, i właśnie też mnie martwi to, że ja nawet przychodząc do Młodzieżowej Rady czułem się trochę, jakby ktoś mnie rzucił na głęboką wodę, mimo że nie wykonujemy specjalnie skomplikowanych aktów prawnych. Czyli tak było coś ciężkiego, czego trzeba było się nauczyć przez pewien czas. I patrząc na to, że jest niewiele młodych osób aktualnie działających w polityce i w społeczeństwie, w porównaniu do tego, ile jest na przykład osób już w trochę starszym wieku, jeżeli chodzi o parlament, i młodzi nie mają jak się uczyć. I kiedy dojdzie do momentu, kiedy my będziemy musieli już przejąć tutaj zaangażowanie między innymi sferę polityczną, nie będziemy, trudniej będzie nam się odnaleźć. Tak? Odpowiedniej grupy osób, która, nie no, chyba aż tak w skali kraju blisko 40-milionowego nie jest źle, że no weźmy wasze działania w Zielonej Górze, no i jeśli przemnożymy je razy liczbę mieszkańców w innych większych miastach, no to myślę, że całkiem spora grupa młodych ludzi, którzy chcą, którzy czują taką potrzebę, jednak by się znalazła. Znaczy tak, to też jest prawda, że no, nie można powiedzieć, że młodzi nie działają, ale tak naprawdę wydaje mi się, że całe nasze społeczeństwo jest uśpione. Trochę mnie demotywuje fakt, że kiedy idę ulicami miasta, po prostu nie widzę tej chęci takiej do działania, do tego, żeby coś zrobić w tym mieście u ludzi, niezależnie od tego, czy mają 18 lat, czy 30, czy może 50. Z wygody czasami po prostu? Wydaje mi się, że to jeszcze jest kwestia mentalności. My potrzebujemy jeszcze trochę więcej lat, żeby nauczyć się tworzyć te społeczeństwa demokratyczne. Ale to też jest... No ja pamiętam, jak 10-15 lat temu odtrąbiono bardzo głośno w naszym kraju, że to mamy teraz społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo może, społeczeństwo chce. Tylko poza jakimiś nielicznymi bardzo przykładami, to społeczeństwo tak na dobrą sprawę się jeszcze nie wykrystalizowało. Poza tym, że jest ono opisane jako zjawisko w książkach przez niektórych uczonych, poza tym, że jest zdefiniowane, to tak naprawdę, jeśli spojrzeć na działania jakichś osób, to tego społeczeństwa do końca nie ma. Ludzie potrafią się organizować przy okazji jakichś konkretnych rzeczy w danym miejscu i w danym momencie, natomiast jeśli mają coś sami kreować, to okazuje się, że mają dużo ciekawsze rzeczy do roboty w danym momencie. Tak, to jest prawda. No, my tutaj jesteśmy akurat w takiej sytuacji, że ta demokracja nie ma aż tak dużego stażu jak w innych krajach na Zachodzie.
I my potrzebujemy czasu, tak jak tam to się kiedyś działo, żeby ale to wykształcić. Nie demonizujmy, to nie jest tak, że na Zachodzie wszyscy młodzi ludzie znaczy, nie, to nagle tak nie chcą działać, bo mówią, a dobra, dzisiaj nie włączam komputera, nie idę grać w piłkę. W każdym kraju znajdzie się, tak jak w Polsce, ludzie, którzy położą się na kanapie i będą wegetować, tak jak to ostatnio nawet mówił właśnie papież w spotkaniu w Polsce. No rzeczywiście, tak jest. Te rzeczy wszyscy chcieliby, żeby były zmienione, aczkolwiek dużo zależy chyba od samych ludzi. Jeśli ktoś ma ochotę coś zrobić, to to po prostu zrobi. Jeśli nie czuje takiej potrzeby albo nie wierzy w danym momencie w system z różnego powodu, no to nie będzie się w to angażował. Podobnie jest z polityką, o której mówimy. Pewnie jeśli popatrzysz na swoich kolegów z klasy czy z rocznika i znajomych, znajdziesz wielu takich, którzy powiedzą ci, a ja mam to w głębokim poważaniu, tak? Niespecjalnie mnie to interesuje. Kto rządzi, kto będzie rządził, jakie ustawy wchodzą w życie i tak dalej, i tak dalej. Tak, muszę przyznać, że większość osób, jeżeli już mówimy o polityce, jest po prostu zmęczona. Nie ma już sił tego śledzić na bieżąco. Ze względu myślę głównie, że to jest wina kultury, która panuje aktualnie w polskiej polityce. Są po prostu trochę przerażeni tym, co się dzieje. Ale tak naprawdę myślę, że w kolejnych latach, zresztą już teraz widać, że młodzież się coraz bardziej aktywizuje. Tak naprawdę z każdym rokiem jest coraz więcej takich inicjatyw, jest coraz więcej NGO-sów, które zrzeszają młodych ludzi. I myślę, że za kilka lat, kiedy już będę na studiach, będę mógł tak naprawdę przyjechać do Zielonej Góry i powiedzieć, że tutaj się coraz więcej zmieniło, jest coraz lepiej. I cieszę się z tego, jak w sumie wygląda sytuacja. Powiedziałeś, będziesz mógł przyjechać ze Zielonej Góry, czyli rozumiem studia poza naszym miastem. No, taki jest niestety plan. Niestety tak. Ale to ze względu na to, że kierunku aktualnie otwartego tutaj nie mam. Ale Polska czy zagranica? Bo Polska. Wiem, że kilku twoich kolegów już postanowiło, że jedzie na studia, nie? Do Wielkiej Brytanii, do Holandii, do Niemiec. Sam znam parę takich młodych osób, które już w tej chwili mówią, że wyjeżdżają. A to jest tak, no to ciekawe, co powiedziałeś. Jeśli mówisz, że nie ma takiego kierunku, dlatego wyjeżdżasz na studia gdzie indziej, a kiedy słyszysz prezydenta naszego kraju, panią premier na mównicy i ona mówi, nie wyjeżdżajcie, zostańcie. Są w stanie politycy młodych ludzi przekonać mówieniem o tym, że za jakiś czas będzie tutaj pięknie i wspaniale i musicie zasilać Polskę, bo to wy stanowicie siłę, czy tak naprawdę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia dla młodego człowieka, bo jeśli czuje taką potrzebę, żeby studiować gdzieś, ma możliwości takie, to i tak wyjeżdża, i tak wyjeżdża. Znaczy to jest tak mentalnie świetna idea, żeby zostać tutaj w kraju i rzeczywiście go budować, pomagać w jego budowie. To brzmi pięknie. Ale większość z nas po prostu chce pojechać tam, gdzie najlepiej się spełni, tam, gdzie najwięcej się nauczy i będzie mieć największe możliwości. A jest trochę prawdy w tym, że czasami młodzi ludzie bardzo z prozaicznych powodów wyjeżdżają, bo po prostu chcą się z domu wyrwać. Wychodzą z założenia, mam te 18-19 lat, w tej chwili odebrałem dowód, jestem taki ważny, bo pełnoletni. Rodzice mówią, chcesz do Krakowa? A proszę cię bardzo, jedź do Krakowa. Znaczy, część osób na pewno tak robi. Ale myślę, że to się przejawiało już we wcześniejszych latach i myślę, że każdy z nas kiedyś mógł obserwować kolegów, którzy właśnie tak robili. A potem wracali albo nie wracali z bardzo różnych względów. Michał Muścicki, dzięki bardzo serdecznie za rozmowę. Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.